Ej, witam was z tej strony Gali, lecimy z koksem, wróciliśmy właśnie z wielkiej triążkiej misji i czas na kolejną misję. Dobyliśmy ciężką plazmę, co mnie cieszy. Strasznie mamy minus miesięcznego utrzymania bazy, to już mnie cieszy. Ale jeżeli tylko poczekamy do te 7 dni i nic nam wielkiego nie wyskoczy, to możliwe, że będziemy mieli... Że możliwe, że będziemy mieli skład i odbijemy bazę w Kanadzie, jak odbijemy bazę w Kanadzie, to się wszystko wróci do normy. Spoko. Teraz hangar. Mam tutaj już aż trzech świetnych trzy świetne myśliwce. Czy możemy go czymś uzbroić? Jasne, że nie możemy. Ale lepszy rys niż nic, więc robimy coś takiego, że tutaj założymy na razie zwykłe rakiety i damy renameniemy to, a jego prze... a temu damy na razie laser cannon. Wiem, że to nie jest nic specjalnego, ale dobre i to. Musimy te plazmy zrobić. Za jedną plazmę 52, popieściło chyba. 52 tylko za jedną plazmę, a plazmy są tak drogie. I tak ciężko je zdobyć. Okej, co to jest? Battleship. Czyli mam jednego laser kanona, ale to by było ciężko z nim tutaj powalczyć. Dobra, zrobimy to inaczej. Zrobimy to tak, że w Azji mam ile? W Azji mam jeden foslacik wolny. Do tego kapitana... A, bo on na razie jest uzbrajany, nie mogę go przetransportować, dopóki nie zrobią mu broni. Nie mogę go transferować. No dobra, no to poczekamy. W takim razie, aż ten kapitan się za 7 dni... pojawi. UFO mi uciekło. 6 dni. Kurde, terror ship. Podchodzący do lądowania. Boję się, że mnie zestrzeli jednym strzałem. Ale wolałbym go trafić chociaż raz. Engaging bogey. Taking heavy fire. Dobra. Disengaging. Nie trafiliśmy go nawet raz. Kurde, ale mi powracało żołnierzy do. Contact detected. O, Ryder. No, Ryderka to sobie na pewno pojedziemy. Czy mój myśliwiec będzie wystarczający, żeby tego Ryderka ściągnąć? Miejmy nadzieję, że tak. Wow! Hu. Obawiam się, że to nie będzie takie łatwe. O, wylądował. Okej, no to nas czeka teraz wielka... Exolci, heavy floatery, zwykłe floatery, mutant bezekery, sektoid commandery, sektoidy, mechtoidy. Dobra, czyli to będzie jakaś grubsza przygoda. Bierzemy scouta. Czy mamy tam kogoś do łapania? Bezekery, heavy floatery. Niekoniecznie. Jakiegoś porządnego może byśmy sobie wzięli wyborową. Wyborowa by mi się przydała na bazę obcych, ale dobra. Pójdę sobie tutaj. Na pewno weźmiemy sobie któryś z tych moich wspaniałych snajperów. Tu ich może być dużo, więc wezmę sobie Sokole Oko na bazę, bym sobie zostawił Montiusza. Jakiegoś Solta bym chciał. Może być i Nitro. Gunnerów. Z dwóch i jednego infantry bym może poprosił. Pączek.
sumie zastanawiam się, czy aż takie siły potrzebuję. Infantrii pójdę sobie może ja. Medyka jakiegoś na tą misję bym potrzebował. Myszka złoty jest. Czyli dwóch najlepszych medyków mam do dyspozycji. Dobra, damy sobie myszkę i drugiego gunnera, może nie pułkownika bym sobie wziął, na przykład żółwia. Spoko. Silny skład, ale to jest lądowanie i wolę być pewny, że to ukończę tą misję. Później będzie baza obcych i ta baza obcych też nie będzie fajna, bo pójdą znowu pułkownicy i się wyczyszczę trochę z pułkowników. Ale zobaczymy, zobaczymy, nie ma co gdybać. Teraz muszę się troszkę tutaj uzbroić. Na pewno medyczno, na pewno granatnik i teraz pytanie, co jeszcze bym tutaj chciał sobie wziąć? A może flame kanonka. Penetrująca amunicja. Niech będzie holo targeting i scopinio. Dobra. Sokole oko. Tą laserową broń. A ja nie wiem, czy ja sobie nie miałem zrobić właśnie snajperki laserowej. Znaczy plazmowej. To się już udało zdobyć. Okej. Okay. Lepsze celowanie dla latających? Owszem. Większe krytyczne? Niech będą. I postawmy może na jeszcze większe krytyczne. Po prostu jak już będzie strzelała, to będzie po prostu miażdżyć. Trochę floaterów jest, więc strzelanie do latających jak najbardziej. 253 obcych zabitych. Jak najbardziej jest wskazane. Dobra. Ty jesteś naszym psionikiem. Teoretycznie mógłbym ci dać tą zbroję, tylko że. To ty jesteś assaultem, to nie. To ty musisz mieć Titan Armor. A gdzie jest druga plazma? A, czy ja mam dwie plazmy do dyspozycji? Czy się druga naprawia? Cholera, musi się naprawiać druga plazma. No trudno. Na pewno shredderująca. Spodenki i chciałbym ci dać jeszcze może tego flowera, może akurat coś ci się uda złapać. Dobra, tu snake eyes to tak, tak. Tak, tak i dodatkowe obrażenia. Jedno. Dobra, niech będzie. Tu mam uzbrojone, tu mam uzbrojone. Pączek. Pączek, co bym ci jeszcze mógł pączek dać? A, postawmy na te. Na te maksymalizowanie. Maksymalizowanie celności. Ja. Przy mnie Titan Armor, Heavy Plasma, spodenki. I no jak ktoś mi tu męczy. Dobra, później do niego dzwonimy. Scope i
Może dajmy sobie dodatkową amunicję, jeden amunicji dodatkowy. Pączek, czy pączek na pewno jeszcze nie ma już double taba. Dobra. Penetrująca. Tych latających nie mogę ci założyć. Nie mogę. No dobra. To krytyczne i skołpinio. Dobra, mamy ich uzbrojonych. Na wszelki wypadek sobie zapiszę jeszcze grę, żeby jeżeli by było. A jeżeli bym czegoś zapomniał, to żebym się mógł wrócić, a nie musiał do bazy wracać. Znaczy no, wiecie co chodzi. Żebym sobie włączył save'a i po prostu dołożył. A teraz lecimy na to lądowanie. 24. No, dobra, nie będzie chyba tak źle. Nie ma żadnych mechtoidów, sektopodów i cyberdysków, to może jakoś pójdzie. Fakt, że nie ma też Mutant Elite, nie ma Eferiali, no to powinno pójść. Może za silną ten zespół włożyłem, ale z drugiej strony, wiecie, to jest jednak lądowanie. Jak wyskoczą, powiedzmy, poza dowództwem, poza Secret Commanderami, mi nagle wszyscy, czyli cała dwudziestka, no to może być kiepsko. Ale jak nie wyskoczą, to powinniśmy sobie dać radę. No, super, zaczynamy. Rewelacyjnie zaczynamy, bo na bardzo wysokim podwyższeniu. A to jest zawsze dobre. Teraz będzie ciężko wrócić na to podwyższenie. A, bo zaczynamy już, wiem, co to jest mapa. Zazwyczaj na tej mapie się zaczynało tutaj. A czy ona w ogóle była trochę dłuższa? To był taki samochód i to się tutaj zaczynało. W tym momencie mamy troszkę inną tą mapę, ale tu jesteśmy na tym podwyższeniu. No dobra. Snake Eyes tutaj. Gunnerzy. Pączek tutaj. Dobra, zostań na razie tutaj u góry. To samo ty. Myszka się może schować. Jeszcze ja zostaję. Tutaj nie ma nigdzie osłon. Bo tu widzicie, wszystkie osłony są wykorzystane przeze mnie. Na razie może skoczmy tu, później będę mógł podbić do tego. Do tego tutaj wyłomu, albo za to drzewko. Gdzie ten gadżet jest? Aha, w tą stronę. To w sumie mógłbym od razu po to do tego drzewka biec. Cholera jasna. Się zrobiło najgorzej, co mogło się zrobić w tym momencie. Bo moi gunnerzy nie mogą strzelać. A cała reszta jest z poruchu. Fuck and shit. Wyborowa ich jeszcze nie widzi. Oj, troszkę to zawaliłem. Niepotrzebnie pobiegłem po ten melt. Powinienem z doświadczenia wiedzieć, że to wypucha, jak jest taki melt. Ale się tak skusiłem, że a to jest blisko tego, blisko krańca mapy, więc pewnie nic nie będzie. W tym momencie mogę trochę oberwać. A jest jednak cyberdysk. To ja co ja tam wyczytałem, że nie ma cyberdyska. 7. Tu jest flanka. Jeżeli on mnie zabije, no to czekajcie, to sobie to zrestartuję, bo... No właśnie.
A właśnie o to chodziło, właśnie. To jest lądowanie i jeden błąd. Jeden błąd, jakbym poszedł wszystko tak, jak sobie zaplanowałem, to byłoby ok. Troszkę się połakomiłem i przez to mogę mieć teraz problemy. Cel nadal stoi. Dobra. Wiecie co, zrobimy to tak, że... zagram sobie to jeszcze raz. No troszkę to pochrzaniłem. Troszkę to pokrzeniłem jeszcze raz. To jest dobre położenie dla snajpera, ale mam dwóch gunnerów, więc nie wiem, czy ja sobie tych po prostu gunnerów tutaj nie postawię. Bo sokole oko zawsze się może ruszyć i strzelić, jak będzie coś potrzebować. Dokładnie. Mogłaby nawet wyskoczyć tutaj. Ja bym się mógł tutaj ustawić, mimo wszystko. Snake Eyes też koło mnie tam niech stanie. Nitro... Dobra, niech idzie tutaj. Wyborowa tu. Myszka tutaj. Tak jest. I wszyscy na wyrocza. Poza gunnerami. Ale strzeniłem to. Widzicie, ten melcie. Połakomiłem się na meldi. To był błąd. O, teraz mi nic nie wyskoczyło. Czy ty jesteś tam i dobiegł do tego meldu? Jesteś. No to jedziesz run and gun. I jedziesz po ten meld. Teraz byliśmy już cwańsi, bo wiedzieliśmy, że on że oni są tutaj. Zabieram cię. Okej. Okay. Mają niezłe pozycje w tym momencie, trzeba to im przyznać. Jak moi gunnerzy. Obydwóch widzą. Który jest ich szefem? Czy to jest szef? Nie, to jest zwykły heavy floater. Czy to jest ich szef? Cover fire ma. No to walnijmy do tego z tyłu, bo ma cover fire. Ach, jeszcze nie trafił. Jeszcze nie trafił. A, teraz tego bliżej. No dobra. Tutaj nie widzimy niestety. Wyborowa jest świetnie z tamtego miejsca, ale to... mimo wszystko chyba wolałbym ją schować za osłonę. 100%, 98%. Okej. Okay. A, żółw nic nie widzi. Overwatch może. Overwatch. Tutaj steading weapon. A, walnij, może go zabijesz. No, nope. Choć mogłem zacząć od tego strzału tobą, bo przynajmniej mielibyśmy go średemniętego. Tak, to jednego z nich zabijemy, zostanie ich trzech. Już nie będziesz go zobaczyć. Piękny strzał. Boję się trochę, że mnie tutaj sflankują, ale zaraz zobaczymy, co się tu będzie rozgrywało. Za 9. Granat. Okej, okay. I ostatni strzał? Dobra, nie strzela. Spoko. Spróbuj strzelić do tego. Pięknie, za 12 i średnięty. Podoba mi się to. Tutaj Overwatch. Pączek go nie widzi, żółw go nie widzi. Ty stamtąd się zbieraj.
tutaj. Łącznie się rozgląda, tutaj się rozglądamy. Myszka może tu podbiec, żeby go uleczyć. Okej. Tak. No może spróbować do niego strzelić. Dlaczego nie powinnaś zabić, bo to jednak jest 24, musiałby być strzał. Fakt, że takie u moich snajperów się strzały zdarzają. Czy ja potrzebuję granat dymny? Chyba nie. No, mógłbym standing weapon zrobić. O, idzie, idą seekery i cyberdysk. Jednak widzicie, był cyberdysk. Za czwóreczkę. Ale taki mały cyberdysk na szczęście. Ja mogę go wycedzić ładnie. Za 8, pięknie. Zaraz będzie jeszcze jeden strzał dostanie. Szkoda, że nie jest średnięty, bo byłoby już prawie po nim. Jeszcze Asia. No i cyberdysk załatwiony. Tak można sobie strzelać. Tutaj są te heavy floaterki, ale teraz nie mamy, widzicie, nie mamy overwatchy, bo overwatche poszły na cyberdyska. A tutaj pączek zareagował, dobrze. Za 13, jeszcze Asia, dobitka i załatwiony. 3 overwatche Asi poszły, więcej już nie będzie. Dobra, wychodzi kolejna grupka, tak jak wam mówiłem. Jak się wszyscy naraz wyskoczą, to nie będzie tak fajnie, żółw. No dobra. Ale ogólnie nie jest jeszcze tak strasznie źle. Tam gdzieś jeszcze jeden heavy floater został. Ale gdzie, to nie jestem do końca przekonany. Dobra, mógłbyś podbiec tutaj. Mogła, przepraszam. Seekerki, widzisz te seekerki? Nie wiem, wiemy, że one tam są, ale nie widzisz ich. Ty nikogo nie widzisz, ty widzisz jednego i drugiego. Dobra, to dajesz tu. Jeden mniej. Spróbuj do tego drugiego, 41% tylko. Okej. Nie wyszło. Teraz tak, tam jest ten jeden heavy floater, czy stąd go będziemy widzieli? Nie, ale się rozglądaj. Pączek na razie nic nie widzi, niech się rozgląda. Ja mógłbym raz strzelić, może akurat go zabiję. Nie trafiłem. Ja sobie włączę overwatcha. Sokolo, oko się przejdzie tutaj. I może strzelić do tego. Zabijesz tego sektoidzika? Nie, nie zabiłaś. Wyborowa by mi pasowała, żeby przeładowała. Ty też by mi pasowała, żebyś przeładowała. Dobra, zaryzykujmy. Wiem, że oni są aktywowani obydwoje, ale zaryzykujmy. Myszka się wycofa do tyłu. I zobaczymy, co się będzie działo. Idzie sektoid. Wpada w mojego overwatcha, powinno być po nim. 19. Okej. Nie liczę ich, ile z ich zabiłem. Mam nadzieję, że... Czekajcie. 3 floatery, jeden exalt, jeden sektoid, cyberdysk, to jest 6. Dobra, idą, schowają się. Tam też się pewnie schowa.
Spoko. Ten się wycofuje. Dobra. Overwatch. Steading weapon. Overwatch. Nic nie widzę, więc przeładuję. I overwatch. Tutaj sobie przeładuj. I overwatch. I overwatch. I overwatch. Ok. Seekery z tej strony wyskakują kolejne. Kolejna grupka seekerków. O kurde, jeszcze nie trafiłem. Rzadko mi się to zdarza, ale widzicie, co czym się zdarza. O, to tego zabijemy pewnie. A jednak, o kurde, bo to jest ich dowódca. To trochę kiepsko. Kurde, jeszcze któryś do mnie strzelił. Okej. Tutaj się ujawnia. Sokoloko, czy dasz radę go ściągnąć? Nope. Kogo zaatakowała? Pewnie Snake Eyes. Tak jest. Nie fajnie, że Snake Eyes. A to co? No nie gadaj, że nie widzisz nic. Ani jeden, ani drugi nie widzi nic. To jest kurde. Żenada. Okej. No, żenada na maksa. Dobra, strzał tutaj. Za 9. Czemu moi gunnerzy nic nie widzą? To jest takie... Większy seekerów załatwiony. Dobra, przeładuj. Ja się włączę na overwatcha. Sokole oko stąd może będzie coś widzieć. Oczywiście, że widzi, ma szansę nawet załatwić to coś. Aj, trafiła. Wy nie widzicie dalej, no. No trudno. Dobra, tutaj kolejna grupka idzie z Berserkerem tym razem. Okej. Pewnie Asia nie trafiła. A nie, trafiła Asia. Ten pierwszy strzał, teraz też. Ja załatwiam tego, okej. Ale nie zdążymy tego w jednym odcinku zrobić. Pięknie, kurde, Asia strzela. Mimo tego, że była duszona. Schabik. Nie, niestety. Będzie gunner duszony. Okej. Dobra, to jest ostatnia runda przed cięciem, a resztę dokończymy jutro. O, ten się zbliża, nie mam już... Nie mam już... O, nie widzę tego Berserkera. Naprawdę? Co, to trochę niefajnie. Okej, okay, ty... Ty widzisz oczywiście tylko... tego jednego. Czy stąd będziesz coś widziała więcej? Nadal widzisz tylko tego jednego. No dobra, ściągnij go. I włącz się na Overwatcha. Ja sobie przeładuję i Overwatch. O, sokole oko go widzi. Ale mam tutaj żółwia, to żółw sobie powinien poradzić z nim. O, właśnie tak. Tutaj Overwatch, tutaj Overwatch.
Overwatch czy przeładowanie? Dobra, Overwatch, bo tamten gunner może wybiec. Myszka podbiegnie tutaj i uleczy nam... Co on tylko za dwa dostał, to w sumie nie musisz go uleczać, możesz się wrócić z powrotem. Sokoloko pasowało, znaczy nie Sokoloko, tylko Snake Eyes pasowałoby uleczyć. Dobra, przeładuj i rozglądaj się i zobaczymy, co ten Berserker wymyśli. No dobra. Trochę Overwatchu wejdzie w niego. O, dwa. No to powinniśmy go zabić, bo jeszcze ja mam drugiego Overwatcha. Berserker dead. 18. No widzicie, pułkownikami to się jakoś idzie do przodu. Tyle? No bo drugi meld się skończył. To będzie w tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę i zapraszam Was już na jutro na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Cześć!